bo jak my tam coś zamkniemy, to straci się dostępność mniejszy. I wobec tego, co tam zostanie w tym mieście? To wszyscy uciekną. Proszę Państwa, oni tak uciekają, mimo tego, że niczego nie zamknęło. Bo po prostu transport i korkowanie się i żywotność, dobrobyt miasta, to jest strasznie złożona sprawa. To są powiązane niewątpliwie i one wymagają również po prostu inwestowania w bieżących działaniach modernizacyjnych w strefie centralnej. Jeśli oferta, którą ta strefa centralna będzie wysoka, będzie dobrze oceniana, to wówczas fakt, że nie będzie można użyć samochodu dlatego, żeby dojechać do tego śródmieścia, albo że wszyscy nie będą mogli tego zrobić, będzie miało mniejsze znaczenie. Jeżeli natomiast ta strefa jest niskiej klasy, to będzie miało duże znaczenie. Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy, o tym już mówiłem. Kilka zasad. Specyfika przestrzeni miasta decyduje o modelu ruchu. Czyli których nie ma właściwie tak naprawdę w Polsce, jeszcze bardzo wielu miejscach. Czyli po prostu tak, co kiedyś się wychodziło od prognoz modelizacyjnych przede wszystkim. Teraz się wychodzi od tego, jakie są wartości samej struktury miejskiej. Na co ona pozwala, bo my zawsze jesteśmy w stanie zrobić taki system transportowy, który się do tej struktury dopasuje. Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy, czyli istnienie planowania przestrzennego z prawdziwego zdarzenia. Oddziaływanie na zachowania komunikacyjne. To jest bardzo istotna sprawa. Politycy mają tendencję do tego, że będą patrzeć, jaka jest wola co do sposobu przemieszczania się. I to oczywiście do niczego dobrego nie doprowadzi. Tutaj trzeba oddziaływania na zachowania komunikacyjne przez odpowiednie decyzje. Metoda ograniczeń i rekompensat. To jest jedna z metod, którą się stosuje, to metodę, o tym chciałem się skupić później. Lepiej wolniej, ale bliżej celu. Taka myśl, która się pojawiła właściwie na przestrzeni ostatnich może 15 lat. Centrum i Śródmieście dla transportu proekologicznego. Współistnienie i współużytkowanie zamiast segregacji. Dostosowanie sfery publicznej do potrzeb fizycznych i psychicznych użytkownika. Powiązanie sieci transportu publicznego z generatorami ruchu. Wewnętrzne powiązanie sieci transportowej, czyli integracja. Jak tutaj kolega mówił o wysokiej klasie metra warszawskiego, to nic nie zarzucając rzeczywiście jego dobremu utrzymaniu, mogę powiedzieć, że Warszawa należy do chyba bardzo wyjątkowych miast europejskich, które metra nie doprowadzają do dworca głównego. I to jest zupełny element. Ja nie rozumiem, jak to jest możliwe. Oddziaływanie na zachowania komunikacyjne, ograniczanie nadmiaru ruchu kołowego odbywa się głównie przez utrudnianie poruszania się samochodem, oczywiście i parkowania. Sama budowa metra, czyli modernizacja transportu publicznego, często nie daje pożądanych rezultatów. Marsylia, 20 lat po otwarciu metra, to jest błąd, bo to powinno być 87. Udział samochodów w Marsylii w podróżach sięgał 50%. No to jest, proszę Państwa, u nas w Polsce w tej chwili, w wielu miastach ten udział, to już by uważać na wysoki wskaźnik, ale to przekracza 30. Więc jeśli chodzi o ten wskaźnik, sam struktury modalnej udziału samochodu, to może Polska nie jest tak, nawet jest lepsza jakby pod względem niż wiele miast zachodnioeuropejskich, ale inne rzeczy za to są gorsze. Jeśli chodzi o teraz kwestię właśnie kolei podziemnej, to można by było powiedzieć, że w Polsce nie wykorzystuje się bardzo często tego, co już jest. I tutaj wkładam znowu te same zdjęcia z Alei Jerozolimskiej, dlatego że tam pod spodem przecież jest tunel średnicowy. Tam jest linia średnicowa, którą możemy dobrze wykorzystać, stanowiłaby, no, powiedzmy, coś w rodzaju metra. Mogłaby stanowić. Niestety, przy okazji remontu tunelu średnicowego, który był w 1995 roku mniej więcej, nie zrobiono tam, gdzie należy przystanków. W związku z tym zostało wszystko po staremu i to jest taka modernizacja, która dokładnie taka, jaką się cały czas robi na kolejach, o której panowie wcześniej mówili. Teraz mamy metodę push and pull, prawda? No więc tutaj mamy, to jest jakby dwa przykłady na polepszanie, na właśnie promocję transportu publicznego i kosztem jak gdyby ograniczenia powierzchni ulicznej dla transportu indywidualnego, czyli dla samochodu. Na krótkim zdjęciu z Bazylei. To jest po prostu, kiedyś tam były dwa pasy i wąski chodnik stosunkowo, nawet nie pamiętam, czy tramwaj nie był w jezdni. Zostało tak zrobione, że tramwaj wydzielono, jest jeden pas ruchu, jeden pas dosyć szeroki dla rowerów i bardzo szeroki chodnik. To jest most na Renie.
jeden z kilku, które są w mieście. Proszę sobie wyobrazić, że takiego by się stało w Warszawie, no dosyć ciężkie chyba. Chyba na czasie WZ spróbowano tego, tak? Więc udało się przeprowadzić, tak jakby jest też na konkluzję, że w Polsce jest źle, ale może pewne są rzeczy, które są, rysują się nie najgorzej. I teraz, proszę Państwa, bo to po polsku metodę ten push and pull to można by właściwie określić mianem kija i marchewki. No kij to są te wszystkie ograniczenia dla samochodu, natomiast marchewka może być bardzo różna. Strasznie ciekawa rzecz, do ciekawej rzeczy doszło w Seulu. Ona daje chyba ogromną inspirację, bo inspiracją może być dla polityków po prostu, dla tych, którzy sprawują władzę. Otóż w 2003 roku burmistrz Seulu podjął taką decyzję o tym, żeby wreszcie to miasto ucywilizować, żeby stworzyć pewną przestrzeń społeczną i stasował cały system autostrad. Tam jest jedna taka autostrada, która idzie, widać ją po prawej połowie, jest takim węzłem trójkątnym. Tego, proszę Państwa, dzisiaj nie ma. To zostało rozebrane po to, żeby otworzyć rzekę i stworzyć tą przestrzeń, którą nazywam społeczną przestrzenią. To jest taka przestrzeń kontaktu społecznego. To jest ta sama śmietanka w przestrzeni publicznej. Tą rzekę otworzono oczywiście za wielką kwotę, ale już się dzisiaj ludzie zbierają, bo tego w mieście nie było czegoś takiego. I to jest właśnie pierwsze tego typu. I jaki jest efekt? Aha, tutaj tego nawet nie ma. Efekt jest taki mianowicie, że po kilku latach burmistrzowania pan burmistrz został wybrany prezydentem Republiki Koreańskiej. Także niezwykle chyba to jest budujące dla wszystkich, którzy by chcieli podjąć jakąś rzeczywiście dobrą decyzję i ją zrealizować. Więc czasami jest tak, wobec tego, że tą marchewką nie musi być rekompensata czysto transportowa. Może być poprawa po prostu radykalna, poprawa przestrzeni. To jest przykład seulski, natomiast to jest przykład taki mieszany. Mamy i poprawę przestrzeni i jednocześnie pewną rekompensatę w postaci tego tramwaju, o którym mówiłem, marsyjskiego właśnie. Tam Państwo mieli porównanie. Wolniej, ale bliżej celu. To jest kwestia na przykład powiązania linii metra czy tramwaju w mniejszych miastach z generatorami ruchu. Ten obrazek o prawej stronie pokazuje pierwszą linię tramwaju w Montpellier, która została tak podginana, dlatego że ona doprowadza ludzi rzeczywiście do tego, co jest celem podróży. Dworca, centrum handlowego, głównego placu, uniwersytetu. I to jest jakby przeciwieństwo tego, co o czym wcześniej mówiono, bo wcześniej taki gliwy, w 1955 roku zrobił sobie tak zwane metro, to znaczy nie obsługuje niczego. Znaczy idzie obrzeżem śródmieścia i stacje wyglądają tak, jak jest po lewej stronie. No bo miało być szybko, prawda? Ale to nie ma sensu. Samo szybko nie ma sensu. Szybko ma sens tylko wtedy, jak całość. To jest szybko. Znaczy mały czas podróży, a nie prędkość samego środka transportu. No i tu właśnie chodzimy do tego, czy rzeczywiście warto się tak strasznie upierać przy budowie metra. Ja nie chcę powiedzieć przez to, że jestem przeciwnikiem metra jako takiego, ale chciałem powiedzieć, że trzeba z tym bardzo uważać, dlatego że taka segregacja pionowa, budowa czegoś za spore pieniądze, no, powinna przynieść już rzeczywiście duże efekty. Natomiast jaki jest efekt? To jeżeli byśmy teoretycznie sobie wyobrazili, że na górze możemy zrobić dobry tramwaj, który, czy nawet autobus, no, który jedzie z przyzwoitą prędkością, tam chyba było przewidywane 15 km na godzinę tylko, i nie stoi w korkach, prawda? To przy gęstości stacji co kilometr, jeszcze przy metrze głębokim, ten tramwaj do 3,5 km będzie szybszy, tak naprawdę. Jak się policzy wszystkie średnie odległości, dojścia do przystanku, dostania się do peronu i tak dalej. Więc wady metra generalnie to są takie, żeby powiedzieć, że wymusza tu siatki. Uciążliwe dojście do peronu, prawda? Wysokie koszty budowy, wysokie koszty eksploatacji stacji. To oczywiście to się przekłada na większą liczbę użytkowników, ale tym niemniej stacja na pewno kosztuje znacznie więcej również w eksploatacji. Nie wymusza humanizacji przestrzeni ulicy. To jest może najważniejsze w tym wszystkim. To znaczy, że moderniści lubili metro. Dlaczego lubili metro? Bo oni wtedy po prostu na górze mogli powiedzieć, to wyszedł tą górę, uwalniamy od tramwajów, autobusów i tam będą sobie jeździć samochody, a transport publiczny będzie wpuszczony pod ziemię. I tutaj jest właśnie podstawowy problem, że to jest dokładnie zasadnie w Marsylii. Zrobiono metro, ludzie tam średnio tym metrem jeździli, a na górze był tak korek.
Czyli de facto polityka powinna polegać na tym, że to nie metoda metra, tylko po to, tylko po to, że to celem tego jest tak naprawdę podwyższenie jakości życia w mieście. Jeżeli tak, to wobec tego musimy zadbać o tę przestrzeń publiczną, o tę przestrzeń ulic, placów. To nie może być jednym wielkim korkiem. To jeżeli wprowadzimy ograniczenia dla ruchu kołowego na górze, to jeszcze można w wielu miastach wprowadzić jeszcze trochę ograniczeń i wprowadzić tak ten sympatyczny transport na ziemi. Metro generalnie, w moim przekonaniu, najlepiej się tłumaczy wtedy, gdy mamy duże potoki ruchu w metropoliach. Warszawa być może już do tej kategorii należy, chociaż Warszawa ma znowu ogromne przestrzenie, prawda, niezabudowane. Więc jest to miasto stosunkowo rzadko zabudowane. Dalekie odległości przemieszczeń, czyli chodzi o pewną prędkość, rzeczywiście, żeby w miarę możliwości ona była, czas podróży stosunkowo krótki. Duży deficyt przestrzeni ulic i placów, czyli po prostu duże miasto historyczne jak Rzym. No ale proszę Państwa, jak to się dzieje, że Rzym się obywa bez metra? To jest właśnie bardzo ciekawy przypadek. I wcale właśnie nieźle, nie? Czy tylko ze względu na to, że jest tylu turystów? Ale generalnie jest tak, że chyba można coś takiego powiedzieć, że cały renesans tramwaju, idei tramwaju, który zaczyna w latach 70. i dzisiaj jesteśmy cały czas jeszcze w Europie, chyba w trakcie, kiedy jeszcze to najlepsze trwa, to jest chyba obrazuje coś takiego jak kryzys idei segregacji, który był w mieście modernistycznym. Wszystko miało być posegregowane, każdy miał mieć swoją infrastrukturę. Teraz nie uważa się, żeby ta segregacja była taka w pełni dobra i była panaceum dla problemów.